21 km dróg. Dziewiąta 40, Agnieszka Lipińska. Rząd chce sięgnąć po resztę pieniędzy z otwartych funduszy emerytalnych. Taka zapowiedź padła z ust prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego na wczorajszym kongresie partii w Warszawie. Od jutra w związku ze zbliżającym się szczytem NATO i Światowymi Dniami Młodzieży na granicę Polski z innymi państwami Unii Europejskiej wracają kontrole graniczne. Rodzina, przyjaciele, politycy, dziennikarze, a także czytelnicy i słuchacze pożegnali wczoraj w Krakowie zmarłą w środę publicystkę i dziennikarkę Janinę Paradowską. Więcej informacji o 10. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Wierzę w zwierzę. Zapraszam Dorota Sumińska. Zapraszam wszystkich i mam dla wszystkich niespodziankę. Jest z nami doskonale Państwu znana Dorota Wilan. Dzień dobry, Dorotko. Dzień dobry, Dorotko, dzień dobry Państwu. Ja chciałabym kilka słów dopowiedzieć do tej problemu pseudohodowli, który rzeczywiście pomimo prób zmiany sytuacji, no, kwitnie w Polsce w najlepszej. Nie tylko w Polsce, nie tylko w Polsce. No, nie tylko w Polsce, tak. A przede wszystkim, jeśli chodzi o tę sytuację w kartoniku tych szczeniąt na targu, to warto pamiętać o tym, że tego rodzaju praktyki są zabronione prawem. Ustawa o ochronie zwierząt zabrania handlowania psami i kotami na targach. Także zawsze wtedy, kiedy zobaczymy właśnie takie w kartoniku pieski czy kot, gdzieś tam na parku, na targowisku, na ulicy. Trzeba zawiadomić policję albo straż miejską. Ale droga Doroto, oni bardzo często na to nie reagują. Ja nie mówię, w Warszawie jest reakcja natychmiast. Natomiast w wielu miejscach wiem, że niestety to jest bez echa i ludzie się zniechęcają. Bo sama też się, ale chodzi ona o świadomość, tak, żebyśmy mieli świadomość tego, że to jest praktyka, która jest zakazana. Natomiast jeśli chodzi o te odruchy takie, że ja też bardzo często słyszę, że gdybym ja tego szczeniaczka nie kupiła, to on by zmarnował. Musimy mieć również świadomość tego, że tak naprawdę ratując tego szczeniaczka napędzamy ten biznes. To znaczy, masz rację, Dorota, ale nie możemy w ludziach zabić najzdrowszego na świecie odruchu. Absolutnie nie. Dlatego nie chodźmy tam, po prostu nie chodźmy tam. Unikajmy tych miejsc, dokładnie, bo wtedy nie będziemy mieli tego musu wewnętrznego, który ja rozumiem. Tylko że musimy pamiętać o tej zasadzie popytu i podaży. No, ja dlatego tak bardzo na to naciskam, że to jest nasza wina, kupujących wina. Ale to jest element takiego szantażu emocjonalnego ze strony takich fabryk. I ostatnia uwaga, właściwie przedostatnia. Po zmianie w ustawie o ochronie zwierząt w 2011 roku, która zakazała rozmnażania psów i kotów w celach handlowych, z tego zakazu wyłączone zostały ogólnopolskie związki kynologiczne. Ci wielcy producenci, bo to nie chodzi o człowieka, który gdzieś tam w kuchni, prawda, swoją sztuczkę zgodnie z panującym przesądem raz w życiu dopuści, tak? Tylko chodzi o te wielkie fabryki, gdzie w małych klatkach pozamykane są suki, to jest czasami 100, 150, bo w takich pseudohodowlach na interwencję tam. I ci wielcy producenci, wielcy fabrykanci szczeniąt, pozrzeszali się w ogólnopolskie związki miłośników tam piesków, kotków albo jakiś tam raz. I w tej chwili korzystają z tego, że ich działalność jest praktycznie legalna. Wystawiają metryki, wystawiają rodowody. Oczywiście te rodowody nie są nic warte, to są wszystko psy w typie, ponieważ nikt nie ocenia ani cech eksterierowych, czyli wyglądu, ani psychicznych. Czyli chciał, nie chciał, wychodzi na moje, nie rozmnażajmy psów i nie kupujmy psów, bo nigdy nie wiemy, skąd ten pies jest. Dokładnie. I uwaga na to, z tego rodzaju rodowody, bo to nie jest rodowód, to jest po prostu jakiś świstek. Kwitek, jakiś tak. Świstek papieru. Ale poza tym, czy my kupujemy papier, w ogóle, no, jak można kupować przyjaciela i przestańmy traktować tak zwierzęta, no.
tak, ale znam osoby, które na przykład całe życie marzą o jakiejś tam rasie, tak? Marzą o jakiejś tam rasie. No, no, no trzeba też zrozumieć... Ale można marzyć... Nie. Ale ja chciałam powiedzieć taką rzecz, że schroniska są pełne zwierząt. Też, jeżeli ktoś marzy o tym, że całe życie chciał mieć boksera, ja rozumiem, bo ja jestem wielbicielką bokserów. Ale jest Fundacja Ratowania Bokserów, która... Jest SOS Bokserem, jest Pomoc Bokserom. Oczywiście. W schroniskach są również psy rasy bokser, także niekoniecznie musimy... W ogóle, znaczy wyrzućmy musimy, nie możemy, nie wolno nam. Jeżeli rzeczywiście mamy jakieś upodobanie do jakiejś rasy, to znalezienie psa, który potrzebuje pomocy właśnie tej rasy, nie sprawia żadnego problemu. Dokładnie. Właśnie to chciałam na koniec powiedzieć, że musimy zrozumieć, wiem, że nie lubisz, ale musimy, ale mamy obowiązek rozumieć również pewne małości ludzi, tak, pewne jakieś... cechy, takie podobania. Popatrz, ja ciągle wierzę, że człowiek jednak, ma większe możliwości. Tak, ale no trzeba również te ułomności i te niedoskonałości człowieka uwzględnić, ale te niedoskonałości nie mogą kończyć się krzywdą zwierzyny, nie mogą napędzać tego biznesu. Jeżeli ktoś zawsze chciałby mieć, nie wiem, zawsze marzył o tym, żeby mieć owczarka niemieckiego, czy nie wiem, labradora, naprawdę można znaleźć. Są fundacje, które i są organizacje... Jest bardzo dużo takich organizacji, naprawdę ratujących przeróżne. W danych rasach i serdecznie Państwa do tego zapraszam. Pozdrawiam serdecznie, dzięki za poruszenie bardzo, tego bardzo Ci dziękuję za telefon, Dorotko, i pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie. Jest z nami Pani Elżbieta z Warszawy. Dzień dobry, Pani Elżbieto. Dzień dobry, Pani Doktor. Jest Pani dla mnie autorytetem, stąd moje może drobne pytanie. Według Pani strony internetowej, na której czytałam, bo żeśmy zaadoptowali taką małą kociczkę, która ma mniej więcej około 1,5 roku, ale i tak jak Pani mówiła, ma pełną miskę suchego jedzenia takiego dla młodych, już sterylizowanych kociąt, natomiast daje jej jakiś czas troszkę mokrego jedzenia, oprócz tego daje jej surowe mięso, ugotowaną rybę, pędzone szprotki, trochę tam jakiejś takiej wędliny, ponieważ ja tylko taką mogę zdrową wędlinę, więc znaczy chodzi mi o to, że to jest jakaś tam polędwiczka i coś takiego, ale teraz mi chodzi o to, że ona mnie bez przerwy napastuje w kuchni. Ona po prostu czeka maksymalnie na to, żeby dostać jakiś smakołyk. A boję się, że w ten sposób to kota utucze i on będzie szerszy niż wyższy. To znaczy wszystko zależy od tego, jaki to smakołyk i ile go będzie. I proszę kotu nie żałować. W dużych ilościach udawać? Nie żałować. Niech to będzie różne jedzenie. A poza tym, jeżeli pani chce, żeby ona zachowała zdrowie, nie tylko fizyczne, ale i psychiczne, to proszę jak najszybciej wziąć drugiego kota. No, tutaj będzie trochę może problemu. Nie ma żadnego problemu, bo naprawdę nie ma. Proszę mi uwierzyć, że jeśli chcemy, że niektórzy mierzą życie kłopotami, jest to zły sposób, ale kłopot jest taki sam. Znaczy, ja mam czy jeden, czy dwa. Po doświadczeniach z kotami u córki. Ona miała dwie kocice i te kocice się po prostu nawzajem nie tolerowały. One były tak agresywne w stosunku do siebie, że dosłownie jedna pani, drugą zagrożała. To, że ktoś doznał uszczerbku na zdrowiu z powodu złego wyboru współpartnera życiowego, nie znaczy, że żaden z nas nie może tego nigdy zrobić, prawda? W związku z czym w ogóle nie można w ten sposób tego podchodzić, bo tak się zawsze może zdarzyć. No, ciągle są wypadki samochodowe, a ja mimo to jeżdżę samochodem, jakbym nie jeździła, to bym do Państwa nie przyjeżdżała. No, tak jak Pani mówi, no niestety to w samochodzie strasznie rozpacza. Nie, ale wracając do tego, czyli mogę jej dawać dowolne ilości. To znaczy, wie Pani, my nie możemy w ten sposób rozmawiać, bo to w ogóle to dowolne ilości. Zdroworozsądkowo dawać, ale dawać, no to jest naprawdę wziąć drugiego kota. Bo koty samotne, zamknięte w mieszkaniach, to jest bardzo smutne. Jesteśmy emerytami, więc zawsze tak, ale Państwo nie są kotami.
nie są, jej potrzebna jest interakcja, ona będzie zupełnie inaczej się zachowywać, ona będzie aktywna w swoim świecie, tak? Ona cały czas jest zupełnie obcymi gatunkowo istotami. I oczywiście, ona nie ma wyboru, bo ona nie może sobie pójść, powiedzieć, znudziliście mi się, idę teraz gdzie indziej, prawda? Mhm. Dlatego bardzo proszę, jak najszybciej, żeby to było, jak najszybciej wziąć kota starszego, spokojnego kota, najlepiej kocura, bo kotki bywają niestety trudniejsze od kocurów. Jak są dwie, to mogą się właśnie bardzo znielubić. Ale też lepsze to niż nic. Proszę mi wierzyć, lepsze to, żeby się biły, niż żeby się nic nie działo. To znaczy córka ma jeszcze miała te dwie kocice, ta jedna niestety odeszła, teraz jeszcze została jedna. My teraz wyjeżdżamy i ten nasz kot pójdzie, młody kot pójdzie właśnie do tej dużej kocicy. I nie wiem, jakie tam będą relacje między nimi. Kiepsko bardzo będzie, bo młody kot nie da żyć tej starszej kocicy. Będzie jej, będzie ona bardzo niezadowolona i będzie miała do tego pełne prawo, bo młody kot chce się bawić, młody kot chce szaleć. Tak, i on tutaj, ona się bawi. Ja wiem, dlatego trzeba wziąć drugiego kota, żeby się bawiła ze swoim własnym kotem. Jak pani będzie wyjeżdżać, córka weźmie oba i one się zajmą sobą, a kotce dadzą spokój. Dobrze, to nie zawracam głowy, ja tutaj jeszcze wejdę będę z panią w kontakcie może mailowym. I bardzo serdecznie dziękuję, dziękuję za wszystko. I ja dziękuję za bardzo miłe słowa i pozdrawiam kotkę i mam nadzieję, że już niedługo nie będzie samotna. No i witam panią Jolantę z Łodzi. Dzień dobry pani Jolanto. Dzień dobry pani doktor. Ja trochę w innej sprawie, ale też o zwierzętach, ponieważ u nas był taki happening organizacji Viva odnośnie ochrony krów. Ponieważ mięsa już nie jem, od 17 lat nie jemy. O, jak się cieszę. Tego cieszymy, zdrowi jesteśmy, w ogóle jest nam bardzo miło żyć, ale teraz dowiedziałam się na tym happeningu, że krowy nie trzeba doić i że w ogóle robimy krowom wielką krzywdę, jeżeli pijemy mleko, bo krowy, no ja rozumiem, że takie krowy sposób hodowane... Sposób pozyskiwania mleka jest straszny w tej chwili, to jest fabryka. No właśnie, ale pani doktor, ja myślałam, bo na przykład jak ja na wsi mieszkałam, znaczy nie mieszkałam, ale jeżdżyłam do cioci, mieszkała moja rodzina na wsi i te krowy ciocia doiła i wcale one nie, bo tam ten pan mówił, że tylko wtedy powinno się dojść, kiedy one mają małe cielątka. Te krowy nie miały cielątek, jadły sobie trawę, piliśmy mleko, one były chyba, no nie wiem, ale proszę mi wierzyć, że to mleko, które pani kupuje w sklepie, nie jest od cioci. No ja wiem, ale to znaczy, że co, że nie możemy mleka też, bo krzywdzimy zwierzęta, no bo trochę paranoję nie chciałabym popaść. To nie jest paranoja, to jest trudne z bardzo wielu powodów, o których nie chcę teraz się rozwlekać, o tym już wielokrotnie mówiłam. To mleko, które jest w sprzedaży, jest, skąd ono się wzięło? Dlaczego tak jest, że krowa wtedy daje mleko, kiedy już jej ciele, które już dziecko zostało jej zabrane i dawno zjedzone jako cielęcina, no więc na początku wiadomo, że musi być mleko, a potem to mleko jest, ona jest rozdajana. Poza tym to jest genetyczna manipulacja do tego, żeby te najbardziej mleczne krowy się rozmnażały, żeby one dawały początek następnym pokoleniom, żeby tego mleka było jak najwięcej. I są to maszyny do produkcji mleka. W naturze nigdy by tak nie było. Nigdy. Dlatego, że ssacze mleko produkowane jest tylko i wyłącznie po to, żeby wykarmić potomstwo. Czyli z mleka też należałoby zrezygnować? To znaczy, tak naprawdę tak. Tak naprawdę tak. Gdyby pani miała swoją krowę, która dawałaby trochę tego mleka i od czasu do czasu pani by to mleko miała, dzieliłaby się pani tym mlekiem, ale proszę pamiętać, że żeby było mleko, krowa musi się ocielić. Potem to mleko, potem się krowę zasusza, prawda, po tym okresie. To nie jest tak, że ona to nie musi się cielić i ma mleko, ona się musi ocielić, więc najpierw ją zmuszamy do tego, żeby rodziła i zabieramy jej dziecko zaraz po urodzeniu. To dziecko bardzo cierpi, potem jest zabijane, ona przyzwyczaja się do tego, po jakimś czasie przestaje być krową, zostaje maszyną do produkcji dzieci i mleka, ale które wypijają jej dzieci. No właśnie ten pan to samo mówił, co pani, tylko zastanawiam się... Mówił prawdę. No właśnie, wie pani co, jej, no to na pewno, to no okropnie. Okropnie. Naprawdę, ale ja się zastanawiałam, jak na przykład właśnie na wsi, no te krowy nie były cielone, nie miały cielaków, a jednak... Miały cielaki,
tylko miały, jakby nie były zacielone, nie miałyby mleka. Tylko pani te cielaki już dawno były sprzedane na targu jako cielęcina. Tak, to znaczy no, w takim wypadku co my powinniśmy jako ludzie, którzy nie wiem, są jakoś empatyczni w stosunku do zwierząt w tym wypadku robić. Też niestety, niestety tak. Ojej, to jest bardzo trudne. Mięso nie było trudnością, natomiast nie wiem... Pani Jolanto, co mogę doradzić? Można zacząć kupować te produkty w takich miejscach, w których do tego stopnia nie są. Jak pani sobie wejdzie w internecie w na odpowiednie strony, tam gdzie jest taka przemysłowa produkcja mleka i zobaczy jak to wygląda, to po prostu pani wszystko opadnie na ziemię z przerażenia, bo ludzie sobie nie zdają sprawy jak to wygląda. Natomiast oczywiście można, jeżeli ktoś, komu jest bardzo trudno, może zacząć kupować mleko z takich miejsc i jajka, bo jajek też to dotyczy, nie oszukujmy się, jeżeli nie będziemy kupować trójek, tylko będziemy kupować zerówki lub jedynki, też jest to lepiej niż kupować trójki. Tak samo jest z mlekiem i jego produktami. Można, są takie miejsca, gdzie sprzedaje się mleko od krów, które żyją w miarę normalnych warunkach. Nie są fabrykami takimi do produkcji. Oczywiście to mleko jest droższe, ono jest jakościowo na pewno dużo lepsze, ale nie oszukujmy się, po to, żeby było mleko, musi być najpierw cielak. Jednak tak, no właśnie, no wie pani dobrze, no dzięki, no będę musiała to jakoś przemyśleć i się nad tym też zastanowić, no skoro zrezygnowaliśmy z mięsa, to może tutaj też nam się... Ale naprawdę możecie tą drogą przejściową pójść, o której mówię, i poszukać takiego mleka, za które nie jest płacona tak wysoka cena cierpienia. No tak, ewentualnie nad tymi mleczkami roślinnymi, bo też już stosujemy i całkiem one są fajne, także no zobaczymy. Cieszę się bardzo. No dobrze, to dziękuję. Może jeszcze ktoś się dodzwoni i naprawdę no, potwierdziła pan jednak to, co ten pan mówił. No dobrze, mówił prawdę. Do widzenia. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za telefon pani Jolanto. Jest z nami pani Marta z Warszawy. Dzień dobry pani Marto. Dzień dobry pani doktor. Pozwolę sobie dzięki pani pośrednictwu podziękować, jeżeli można. Ale oczywiście. Bo no, pierścień ludzi dobrej woli i wrażliwych trzeba umacniać. Więc chciałam podziękować przede wszystkim pani, ale też pani Marii, która tutaj dzwoniła przed chwilą, ponieważ ona, ja dosyć dużo słucham radia i pani Maria wykazuje się wielką odwagą cywilną i po prostu no, humanizmem, humanitaryzmem w wielu tematach. Jest naprawdę dzielniejsza niż wielu mężczyzn. Także pani Mario, bardzo dziękuję. To ja też bardzo dziękuję i ściskam mocno, bo to bratnia dusza. Tak, tak. I pani doktor, jeszcze uwaga dla pani od Zuzi. Tak. Nie pamiętam imienia, ta, która doznała złamania i przez miesiące nie wychodzi. Bardzo dobra, zresztą nie tylko, to dla wszystkich państwa. Bardzo dobra metoda to jest galaretka z kolan wołowych. No niestety krowy też są zabijane, no wiadomo, nie ominiemy tego, ale jeśli już, to taka galaretka z tych kolan to jest sprawdzone. Strasznie to brzmi, co pani Marto? Ale ja nie wiem, czy właścicielka Zuzi je mięso i czy będzie mogła, ja już bym tej galaretki nie jadła. No ale wśród ortopedów jest to też... Wie pani, wśród bardzo różnych ludzi są różne sposoby, że nie wspomnę o drastycznym. Nie, no po prostu myślę, że też, że i czas leczy znakomicie, a i bez galaretki z kolan można cudownie wygoić złamanie. Tak sądzę, a nawet jestem o tym przekonana. Ale tak czy siak dziękuję pani Marto. I bardzo pozdrawiam i bardzo dziękuję za wszystkie audycje pani. I ja również dziękuję i pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich państwa. Na koniec chcę powiedzieć, że choć dużo się o tym mówi, właśnie wrócić do pseudohodowli na chwileczkę, choć dużo się o tym mówi, żeby z tego nie korzystać, nie bierzecie państwo często tego do siebie. Wam się wydaje, że to jest jedyny taki przypadek. Tak naprawdę to od nas wszystkich zależy. I to nie jest tak, że jeżeli my kupimy, pójdziemy na ten targ i kupimy tego jednego pieska, to powiem, a to nie ma znaczenia wcale. Nie, to ma ogromne znaczenie. Więc wielka prośba, nie napędzajmy tego. Że prawdy nie zna, znać nie będzie, ale on się chce pochwalić, że był. Wierzę. Znaczy, że on święty, a ty grzeszny. Zapraszam, Dorota Sumińska. A coraz więcej takich mamy.
Uprasza się o wyłączenie telefonów komórkowych, niedotykanie eksponatów, nierejestrowanie dźwięku i obrazu, nieprowadzenie głośnych rozmów. Wielkie festiwale, premiery filmowe i najgorętsze koncerty sezonu to od wtorku do piątku, a w poniedziałek zostajemy w domu, oglądamy seriale, czytamy książki, słuchamy płyt, wtedy kultura osobista zamienia się w kulturę domową. Patrycja Wanatę zapraszam od poniedziałku do piątku po 17.40. Tak, tak, moja droga. Oszustów mało. Pełna wariatów. Serii rzutów karnych. Rząd chce sięgnąć po resztę pieniędzy z OFE. Taka deklaracja padła wczoraj z ust prezesa PiS. Dwudniowa żałoba narodowa w Bangladeszu po piątkowym ataku terrorystycznym na restaurację w stolicy kraju Dace. Nie, a nagle na kongres. Niemcy w półfinale Euro 2016 wczoraj pokonali Włochów w rzutach karnych 6-5. W regulaminowym czasie było 1-1, także dogrywka nie przyniosła rozstrzygnięcia. Do wyłonienia zwycięzcy potrzeba było aż 9 serii rzutów karnych. Mistrzowie świata swojego rywala poznają dziś wieczorem. Będzie nim zwycięzca meczu Francja-Islandia. Rząd chce sięgnąć po resztę pieniędzy zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych, zapowiedział to Jarosław Kaczyński w swoim wystąpieniu podczas kongresu PiS w Warszawie. Według Kaczyńskiego pieniądze zgromadzone w OFE, 140 miliardów złotych, marnują się i służą tylko do pomnażania majątku osób, które otwartymi funduszami zarządzają. Co zrobić z tymi pieniędzmi, które pozostały w OFE, które dzisiaj w gruncie rzeczy tracą na wartości, a które mogą być podstawą nowych, ważnych przedsięwzięć. Nowych, ważnych przedsięwzięć, które będą budowały siłę naszej polityki gospodarczej, ale także będą wspierały miliony polskich gospodarstw domowych. Szczegóły dotyczące planów rządu wobec OFE, jak również innych rozwiązań dla gospodarki mają być znane pod koniec roku. A na wczorajszym kongresie PiS wybrało nowe władze. Prezesem pozostał Jarosław Kaczyński. Delegaci wyłonili też Radę Polityczną, członków Sądu Dyscyplinarnego i Krajowej Komisji Rewizyjnej. A tuż po godzinie 10:00 komentarze i analizy, czyli program Wybory w Toku. Gośćmi Dominiki Wielowiejskiej będą dziś Michał Boni z Platformy Obywatelskiej, senator Marek Borowski, Wojciech Skurkiewicz z PiS, Ryszard Bugaj z Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN i Jacek Wilk z Kukiz 15. W Krakowie odbyły się uroczystości pogrzebowe Janiny Paradowskiej, dziennikarki i publicystki. W pogrzebie uczestniczyła rodzina, przyjaciele, politycy i dziennikarze. Panią Janinę żegnali też ci, którym towarzyszyła od lat, jej czytelnicy i słuchacze. Byłam wierną słuchaczką, czytelniczką w polityce i uważam, że to była rzeczywiście wyśmienita dziennikarka, dlatego że u niej nigdy nikt się nie kłócił. Nigdy nie była wulgarna, nie jakaś niegrzeczna. I ci politycy zaproszeni goście też jak gdyby ulegali tej atmosferze. A córka z kolei uwielbiała słuchać rano poranki Radia Tok FM. W sumie cały tydzień siedziałam i czekałam na to, żeby sobie w sumie poukładać to w głowie właśnie za sprawą opinii pani Janiny. To było rzeczywiście takie opiniotwórcze. Będzie mi tego naprawdę bardzo brakować. Odczuwam dużą pustkę. Teraz większy deszcz leje, także na super. Po jej śmierci na pewno w dość ale kongres jest stadion, super jest Paradowska zmarła 29 czerwca, miała 74 lata. Tam nie było zadarzenia. Ofiary piątkowego ataku na restaurację w stolicy kraju Dace. W kraju ogłoszono dwudniową żałobę narodową. W piątek późnym wieczorem uzbrojeni napastnicy wtargnęli do restauracji popularnej wśród zagranicznych turystów i dyplomatów i wzięli znajdujących się tam ludzi jako zakładników. Zabili 20 osób, w większości cudzoziemców. 13 zakładników uwolnili komandosi podczas szturmu na lokal. Siły specjalne zabiły też 6 terrorystów, jednego zatrzymano. Atak potępiła premier Bangladeszu. Przez 10 godzin walczyli
walczyliśmy z terrorystami, uratowaliśmy 13 zakładników, ale było kilka istnień, których nie udało się ocalić. Zabiliśmy 6 terrorystów, jeden został aresztowany. Oni nie mają religii. Zabijają ludzi w czasie modlitwy, na której powinni być. Niszczą pokój Bengalczyków. Nie pozwolimy im tu żyć. Dziękuję naszemu wojsku, które ciężko pracowało i wyeliminowało zagrożenie. Już wiadomo, że wśród zabitych zakładników jest 9 Włochów, 7 Japończyków, Amerykanie i obywatel Indii. Do ataku przyznało się tak zwane Państwo Islamskie. Od jutra Polska zawiesza częściowo porozumienie z Schengen w związku ze szczytem NATO w Warszawie i Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie. Na granicę z innymi państwami Unii wracają kontrole. Ograniczona też zostaje liczba miejsc, w których można granicę przekraczać. Na przykład w województwie podlaskim na granicy z Litwą będzie ich 10. Major Katarzyna Zdanowicz z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej podkreśla, że nikt nie będzie stawiał na drogach szlabanów. Kontrola będzie prowadzona wyrywkowo tylko dla osób wjeżdżających do Polski, przede wszystkim cudzoziemców. Należy pamiętać też o tym, by mieć przy sobie niezbędne dokumenty. Zmiany na granicach, zarówno tych wewnątrzunijnych, jak i zewnętrznych, będą obowiązywać przez miesiąc do początku sierpnia. Szczyt NATO w Warszawie już w najbliższym tygodniu, 8 i 9 lipca. Mieszkańcy stolicy muszą przygotować się na spore utrudnienia w jeździe po mieście. Utrudnienia zaczną się już w czwartek. Zamknięte będą ulice w centralnych dzielnicach stolicy, Śródmieściu, Pradze Południe, Woli i Ochocie. Najwięcej utrudnień będzie w rejonie Stadionu Narodowego, gdzie odbędzie się szczyt NATO, ale także w ścisłym centrum miasta i w okolicy Starówki. Na duże zmiany muszą przygotować się nie tylko kierowcy, ale też pasażerowie komunikacji miejskiej. Stołeczny ZTM radzi, by w miarę możliwości przesiąść się do metra. Na koniec tych informacji jeszcze bezprecedensowa decyzja kanadyjskiego sędziego, który nakazał publikację wyroku na facebookowym profilu skazanych. Chodzi o głośną w Kanadzie sprawę rodziców oskarżonych o niedostateczną opiekę nad 19-miesięcznym dzieckiem zmarłym 4 lata temu z powodu zapalenia opon mózgowych. Oprócz skazania rodziców na kilkumiesięczny areszt domowy i zobowiązania ich do regularnych wizyt lekarskich z pozostałymi dziećmi, sędzia nakazał publikację treści wyroku na stronie na Facebooku prowadzonej przez skazane małżeństwo. Kanadyjscy prawnicy podkreślają, że nie słyszeli jeszcze nigdy o podobnej decyzji. Pogoda. Najwięcej słońca dziś na zachodzie, im dalej na wschód, tym chmur więcej. Do tego popada i zagrzmi burza z gradem, możliwe na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Zrobiło się chłodniej w Białymstoku, Trójmieście, Gorzowie, Lublinie. Dziś maksymalnie 20 stopni, w Warszawie, Szczecinie, Poznaniu, Kielcach i Krakowie 21, we Wrocławiu, Opolu, Katowicach i Łodzi 22. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wybory w toku. Dominika Wielofińska, witam Państwa i zapraszam na program Wybory w toku. W studiu Michał Boni, Platforma Obywatelska, senator Marek Borowski, niezrzeszony. Dobry. Profesor Ryszard Puga, Instytut Nauk Ekonomicznych, pan i Wojciech Skurkiewicz, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Mam nadzieję, że doszedł do nas Jacek Wilk z klubu Kukiz 15. Wczoraj na Kongresie Prawa i Sprawiedliwości wybrano nowego prezesa, nie nowego oczywiście, bo został nim Jarosław Kaczyński. Został powszechnie poparty przez niemal wszystkich delegatów, ale ważne jest przemówienie prezesa Kaczyńskiego. Mówił m.in. o tym, że rząd jest bardzo dobry, ale jednak są tam słabe punkty. I właściwie z sugestii wynikało, że do tych słabych punktów zaliczają się szef MSZ Witold Waszczykowski, minister finansów Paweł Szałamacha i minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Ja chciałam prosić panów o skomentowanie tego przemówienia i też o ocenę, czy rzeczywiście to są najsłabsze punkty tego rządu, czy też może są inni ministrowie, którzy zasługiwaliby na natychmiastową dymisję. To może zacznę od Michała Boniego. No ja mam zastrzeżeń do, mnóstwo zastrzeżeń do wielu ministrów. No na to jedno, Ale zamieszanie dotyczące Puszczy Białowieskiej i funkcjonowanie Ministerstwa Ochrony Środowiska. Pytania rozliczne, które także na poziomie europejskim się pojawiają dotyczące spraw środowiskowych. To jest jakiś jeden wielki, poważny znak zapytania. Czekam teraz na konkrety po tej prezentacji, jakiej wicepremier Morawiecki dokonał, na konkretne materiały. Wiem, że robocza wersja już jest i nie wchodząc w takie polemiki typowo medialne, po prostu czekam. Uważam, że był zły start i nie ma dobrego klimatu
jeśli chodzi o rozwiązywanie spraw dotyczących kultury i że wicepremier, minister kultury raczej buduje napięcia i konflikty zamiast szukać rozwiązań w tej ważnej dziedzinie. Ale to ministra... bierze udział w różnych rekonstrukcjach. No ja rozumiem, no to powinien zostać aktorem albo, albo reżyserem. Piotr Gliński był moim kolegą w szkole i byliśmy we wspólnej grupie teatralnej, tak? I był świetnym aktorem, to muszę to rzeczywiście muszę powiedzieć. Panie profesorze, ja mam oczywiście inną reakcję. Nie wiem, czy to takie ważne jest to typowanie, ale... No nie, ocena pracy ministrów jest ważna, niezależnie od tego, jak oceniał Jarosława Kaczyńskiego, czy inaczej niż szef partii, bo mnie się wydaje, że oczywiście jest pan Ziobro, no. Z tym wszystkim, co zrobił, z tym, co się dzieje w tej sferze politycznej i prawnej. Ja jestem, należę do byłych sympatyków Prawa i Sprawiedliwości, więc chcę podkreślić, że o to chodzi. No, a gdybym już szukał koniecznie drugiej osoby, która mnie, której zachowania mnie niepokoją i polityka, która mnie niepokoi, to jest przede wszystkim minister edukacji. Myślę sobie, że te zmiany, jakkolwiek ich oceniać, prowadzą tam wiele zamieszania. Więc, panie profesorze, na razie edukację zostawmy, ale dwa słowa na temat Ziobry. Co najbardziej pana niepokoi? No wie pani, on jest twarzą tych zmian, które się w sensie prawnym toczą. On jest twarzą tych zmian, które dotyczą Trybunału Konstytucyjnego, dotyczą ustawy o prokuraturze, dotyczą tej ustawy inwigilacyjnej. Ja nie jestem przewrażliwiony, a to naprawdę idzie niepokojąco daleko. Panie senatorze. No to ta ocena jest wskazana tym, że jeżeli jest się w opozycji do tego rządu, a ja jestem, to tak naprawdę mało co się podoba. W związku z tym to o każdym ministrze można by powiedzieć coś negatywnego. Więc staram się spojrzeć na to inaczej. To znaczy z punktu widzenia z jednej strony programu PiS-u, tak jak był przedstawiany, dlaczego on jest realizowany, czy on nie jest realizowany, no bo powiedzmy sobie likwidacja gimnazjów, tak? No ten postulat był przedstawiany, PiS był przeciwny temu, no więc pani minister Zalewska go realizuje. No można dyskutować, czy go realizuje dobrze, czy się komunikuje dobrze i tak dalej, to już jest szczegół. Także z tego punktu widzenia, to jeśli chodzi o ministra Waszczykowskiego, to oczywiście, że tak. To nie jedna osoba chora, bo to widzicie państwo. Tutaj leszcz, bo to wilgoć, nie wiem dokładnie, jaki był program PiS-u w tej sprawie. Nie, on chyba nie był specjalnie zarysowany, poza tym, żeby się od Europy tak troszeczkę odsunąć. Nie jest łatwo. Od Unii Europejskiej, nie wewnątrz niej. Ale Waszczykowski realizuje to wyjątkowo. Słowo Boże powinno być zawsze najważniejsze. Słońce w składzie porcelany. To jest także tu się zgodzę. Znaczy, mamy jasne przeczucie, że zarzuty prezesa Kaczyńskiego, jeśli chodzi o szefa MSZ, są zupełnie inne. Po pierwsze, że popełnił błąd, Komisję Wenecką i nie wiem, wymiana kadry idzie za rolę. Tak, ale za to ja akurat go nie potępiam. Jeżeli chodzi o ministra Radziwiłła, no to cóż, każdy minister zdrowia, który przychodzi na to stanowisko i cokolwiek obiecuje, robi błąd. Jeżeli wcześniej nie załatwił sobie pieniędzy. Minister Radziwiłł nie załatwił sobie pieniędzy, natomiast naopowiadał, że zwiększy środki do 6% produktu krajowego brutto, co jest absurdem po prostu, znaczy to jest potrzebne, tylko w tych warunkach zupełnie niemożliwe i teraz się miota. Oczywiście już był problem z jego wiceministrem, który tam jakoś był zaplątany w te sprawy lekowe i tak dalej. Natomiast co do ministra Szałamachy, to mam inne zdanie. Otóż minister Szałamacha, który jak był posłem, to był bardzo aktywny, że tak powiem, w kreowaniu nowej rzeczywistości finansowej. Jak został ministrem finansów, to jest cechą każdego ministra finansów, jak zostaje ministrem finansów, zorientował się, że sprawy nie są proste. I on rzeczywiście jakoś tam rękami i nogami broni tej równowagi finansów publicznych i jest atakowany przez wszystkich, którzy uwierzyli pani premier Szydło i jak jeszcze nie była pani premier, że pieniądze są, damy radę i nie ma się co przejmować. I minister Szałamacha zorientował się, że są do pewnych granic. To raz. Dwa, ustawa frankowa
ma swoje konsekwencje. Ale chodzi o uszczelnienie systemu. Także proszę pani. Uszczelnienie systemu podatkowego nie jest prostą sprawą. Matka Boska. Ale dostał projekty po platformie. A miała być, no to pewne rzeczy wdraża. Natomiast ci wszyscy, którzy mówili przed wyborami, że uszczelnianie z tą podatkowego jest konieczne, ale to będzie trwało. I nie można wydawać pieniędzy wcześniej, niż się ich nie zaoszczędzi. To byli wyśmiewani. I Szarmacha też ich wyśmiewał. Ale teraz jak przyszedł, to zorientował się, że to jest bardzo skomplikowana sprawa. No to i to miała robi to oczywiście w takim tempie, w jakim to jest możliwe. No, prezes uważa, że nie, że Ministerstwo Finansów stoją trzeciej RP i są tam jakieś złogi, które przeszkadzają. Więc ja akurat co do Szarmachy siostra Joanna Szałamacha miała go okazję. Zorientował się w skali trudności. Pan poseł Skurkiewicz, Prawo i Sprawiedliwość. Tak, tak. A mogłaś i pan pokrzywę, jest pan trudny z nie wiadomo, czy poprzeć prezesa, czy nie. To jest tak, że panowie z argumentami, mnie by pan powiedział, że mi się wszystko, albo pan wszystko podoba. Ale bez wątpienia jest tak, jak prezes Kaczyński wczoraj na kongresie. Ja w szpitalu nie pracowałem, nie mam zamiaru pracować. Przód, który biegnie do przodu, a ta karawana nam się wydłuża i gdzieś są z tyłu te tabory. Nie ruszaj tam, nie wolno mieszać, bo to jest resortu. Ale trzeba też zwrócić uwagę, że to są bardzo trudne ministerstwa, bardzo trudne i wiadomo, że zgadzam się z Markiem Borowskim, że jeżeli ktoś obejmuje resort zdrowia, to wiadomo, że będzie mu bardzo trudno funkcjonować i działać. Ja myślę, że prezes Kaczyński, mówiąc o ministrze Radziwile, miał na myśli chociażby jedną ze sztandarowych propozycji Prawa i Sprawiedliwości z kampanii wyborczej, likwidację NFZ-u, bo o tym bardzo głośno i mocno i dobitnie mówiliśmy. Te kwestie jakby są odłożone. No właśnie, te kwestie są odłożone w czasie. Wszyscy liczyliśmy, że ministerstwo liczyliśmy, że to będzie możliwe do zrealizowania 1 stycznia 2017 roku. Być może tak. My czekałem cały czas na propozycję ze strony ministra Radziwiłła w tej sprawie. Jeżeli mówimy o ministrze finansów, tu panowie jesteście ekspertami w dziedzinie, w tym akurat obszarze, ale bez wątpienia ta kluczowa kwestia, uszczelnienie systemu fiskalnego i uszczelnienie w ogóle ściągalności podatku w naszym kraju i to niezależnie, czy rządziła Platforma Obywatelska. Idźcie do tej Anny i po prostu, czy ona jeszcze nie jest to na obiad, przyszłyśmy już. Nam brakuje, czy wypływa z naszego systemu około 40 miliardów złotych rocznie, a niektóre, tak, dokładnie, a niektórzy uważają, że może być nawet do 90 miliardów złotych. Naprawdę są gigantyczne pieniądze, zakładając, że dziura budżetowa to jest około 30 miliardów złotych. Przede wszystkim jest dyskusja na temat powołania Krajowej Administracji Skarbowej. I to, co w tej chwili odbywa się tam, ta dyskusja, chociaż też i z protestami, bo mamy przykład protestowników, celników, dokładnie tak, ale te sytuacje trzeba zrobić. Przede wszystkim dać się narzędzia tej administracji skarbowej też, prawda? Bo z jednej strony mamy Komisję Skarbową, Urzędy Skarbowe, Izby Skarbowe, ale wszyscy robią coś tego, ale każdy robi oddzielnie, żeby to było też, żeby mieli informacje na temat jak działać, jak funkcjonować, jak również ścigać przestępców, to jest naprawdę bardzo trudne i mamy świadomość, że tego się nie da zrobić. To może nie podać obcej, to jest inna sprawa, a matce poda, bo to przecież matka to jest, wiesz, matka. No. Chociażby z tytułu podatku VAT są na coraz większym, wyższym poziomie. Jeżeli chodzi o ministerstwo, to są dane, które... Ale efekt czego to jest? Działanie Prawa i Sprawiedliwości? Nie widzę zmiany przepisów, która miałaby to sprawić. To też trzeba by znaleźć takie podłoże też i gdzieś takie psychiczne, czy psychologiczne. Nie, my sobie zrobię, ja to idę. Gdzieś na bo może ktoś przyjść i rozliczyć. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, tu też proszę zauważyć, w tej chwili jest dokonywana zmiana, bo akurat kończy się kadencja wielu
naszych przedstawicielstw, przedstawicieli dyplomatycznych, bodajże chyba 40 ambasadorów kończy w roku 2016 swoją misję i tutaj te zmiany będą następowały. Oczywiście one zapewne w ocenie prezesa Kaczyńskiego następują zbyt wolno, w moim oczekiwaniu również następują zbyt wolno, ale myślę, że tu jest kwestia też takiej naturalnej wymiany w roku 2016 ta zmiana będzie prowadzona, bo ona jest naturalna. Kończą się 4-letnie kadencje ambasadorów w wielu znaczących, kluczowych krajach i tutaj te wymiany będą prowadzone. Ja myślę sobie, że warto zwrócić uwagę, że PiS ma dobre szanse, że jeśli chodzi o ściągalność podatków, to odnieść sukces, dlatego że przez 8 lat Platformy ta luka niepobranych podatków dramatycznie wzrosła. Jest zawsze problem z pobieraniem podatków, ale ta luka dramatycznie wzrosła, więc powinno być stosunkowo łatwiej odrobić. Z drugiej strony ja się nie jestem wcale przekonany, że oni tą szansę wykorzystają, dlatego że sprawą zupełnie kluczową z tego punktu widzenia, to jest możliwość rozpoczynania działalności gospodarczej. Duża część tych krajowych karuzel wynika z tego, że bierze się jakiś łebków, prawda, którzy zakładają działalność gospodarczą, zaczyna działać karuzela VAT-owska, oni potem nikną. No więc niestety, ale trzeba powiedzieć, że działalność gospodarcza powinna być podejmowana przez ludzi, którzy są jakoś sprawdzeni. Ja to pani poseł, zgodności z tym, co mówił wicepremier Morawiecki, że teraz będzie dużo udogodnień. Dlatego powiedziałem na początku, że niekoniecznie Prawo i Sprawiedliwość tę szansę wykorzysta. Na to może być odpowiedź, dlatego że dyskusja o tym, jak spiąć ze sobą różnego rodzaju systemy informacyjne państwa, mogłaby dać informację wtedy, kiedy jest rejestr działalności gospodarczej, rejestr spraw karnych czy różnego rodzaju innymi rzeczami. Mnie się w ogóle wydaje, że dyskusja powinna dotyczyć rozwiązań technicznych, to znaczy jak uprościć ten system, jak spowodować, żeby był jasny i przejrzysty, jak zmniejszyć skalę interpretacji, bo to zawsze daje powód z jednej strony do łapania kogoś za rękę, ale z drugiej strony do omijania tej ręki, która prowadzi do rozwiązania. Więc wydaje mi się, że to jest tak naprawdę wspólna rzecz, żeby te przychody podatkowe były jak największe. Natomiast ja na razie nie widzę tego typu myślenia. Poza tym trochę na siłę łączenie służby celnej i tej służby skarbowej, które są zupełnie innego rodzaju, też na zupełnie innego rodzaju poziomy rozwoju, poziomu technicznego. Dodam tylko jeszcze jedną rzecz do wymiany ambasadorów, bo to tak ładnie brzmi, że kończą się kadencje i tak dalej. Problem polega na tym, kto jedzie za nim, bo jeśli jedzie do Watykanu autor wierszy na temat szaleństwa, niespecjalnie obeznany z działalnością dyplomatyczną, to to by wyjechał nagrodę, a nie z jakąś poważną misją. I też martwię się o to, że wiele osób, które w tej służbie zagranicznej było dyplomatami obiektywnymi, niezwiązanymi z żadnym ugrupowaniem politycznym, nagle będzie siedziało przez ileś lat w takim zupełnie niepotrzebnym worku, to jest marnowanie zasobów. Ja chciałam jeszcze dwa zdania, żeby panowie powiedzieli na temat wicepremiera Morawieckiego. To jest taka sytuacja, że on przedstawia jakąś wizję, która nie do końca wiem, jak będzie realizowana w praktyce. Cały czas powtarza, że on ma za mało kompetencji. Ta ustawa o działach miała mu dać kompetencji więcej, rozmawia kosztem ministra Szałomachy czy ministra Jackiewicza. I tutaj prezes Kaczyński znów powtórzył, że no Morawiecki to jest właśnie nasza przyszłość, to jest przeciwstawienie Balcerowiczowi, że on ma inną wizję rozwoju. Panie profesorze. Panie właśnie, to mnie tak dotknęło, to jest wypowiedź Kaczyńskiego o Balcerowiczu. Ja jestem krytykiem Balcerowicza, zawsze byłem i nie przypominam sobie na przykład w parlamencie kontraktowym w 1989 roku, nie przypominam sobie Kaczyńskiego wtedy, żeby się dołączył do krytyków. To zresztą dotyczy całej masy innych spraw. Myślę, że Jarosław Kaczyński powinien odpowiedzieć na pytanie, jak głosował. Ja to 6 piję, ja nie 4, ja 6. Czy czołowy pakiet? No dobrze, tylko zaraz kwestia wicepremiera Morawieckiego. Natomiast jeśli chodzi o wicepremiera Morawieckiego, muszę powiedzieć, że zaczynam się niecierpliwie, dlatego że przed kompetencjami powinna być rysowana koncepcja. Ja ciągle nie widzę. Jedyne dokumenty, jakie ja znam, ja oczywiście nie znam, to jest, z pokorą to przyjmę do wiadomości. To jest właściwie zespół slajdów. 66 slajdów. Są tam różne takie rzeczy, które, z którymi bym sympatyzował, ale są na poziomie takiej ogólności. I tak bardzo daleka jest droga od tych
slajd do skonkretyzowanej polityki gospodarczej, że to niepokoi. No i jest drugi element w tym wszystkim, tak, że muszę powiedzieć. No to jest problem pytania o karygodę. Jeżeli PiS tak ostro podnosi sprawę kredytów, to przynajmniej niektóre części tego układu. Cała paternia jest twoja. Sprawę. No to ja chciałem zapytać, no to był kredyt jednego z kilku największych banków. Jak u niego to było? Bo ja wiem, że na przykład Krzysztof Bielecki leje tą drogę. No leje już jak długo? To było niemodne, mówił, że kredyty trzeba brać w wolnym czasie. No więc zbierały się. Pan Morawiecki powiedział, jak było u niego. Bo z tego co wiem, nie było dobrze. Panie senatorze, właśnie ocena Morawieckiego, jego planu i stopnia realizacji, nazwijmy. No najpierw zacznijmy od tego Balcerowicza nieszczęsnego, który też powiedział, że odchodzimy w czasie teraźniejszym od szkodliwego planu Balcerowicza, od tego szkodnika i tak dalej. Plan Balcerowicza to był, zamknął się w latach 89-91. No to i masz tam iść na ten kongres, będzie dyktowała. No. Potem, żeby ona wyrównała się na tej drodze. Kontynuowała się tak dla skomocy. Zrobiąca, ale w zupełnie innych warunkach. Później już nie, w związku z tym, od tego planu już się tak może wyłączyć, nie rządzi. Mało tego, Balcerowicz krytykował przecież politykę Rostowskiego, ale zwiększania deficytu budżetowego i tak dalej. Więc to jest taki słowo wytryk, to znaczy próba przedstawienia spraw tak, żeby ludzie nagle otworzyli oczy i powiedzieli, aha, to ten Balcerowicz ciągle jeszcze, no rzeczywiście to trzeba z tym skończyć. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi, jeśli chodzi o Morawieckiego. No tak, no podzielam ten pogląd. Jak do tej pory cała koncepcja to były slajdy. I w ogóle no. Ale czy coś nowatorskiego jest? Znaczy jest nowatorskiego. To zależy od człowieka. Na przykład, żeby skoncentrować wsparcie ze strony pewnych funduszy państwowych na pewnych obiecujących projektach. No, na przykład te elektryczne samochody, chociaż ten milion za 10 lat to jest fantasmagoria. Ja bym na pewno nie chciał. No są tam takie elementy. Jesteś tą kucharką, nie rozmawiamy. Ciągle Morawiecki nie odpowiedział na podstawowe pytanie. W jaki sposób chce jednocześnie zwiększać wydatki i jednocześnie zwiększać inwestycje i jednocześnie zwiększać oszczędności. Bo inwestycje muszą być z oszczędności albo krajowych, albo zagranicznych. Zagranicznych to nie bardzo chce, bo mówi, że już za dużo tej zagranicy jest w Polsce. I ma. Być może, ale wobec tego musi pokazać, jak będą... Ale Mercedesa przyjął z otwartymi ramionami. Za nasze pieniądze. Jeszcze się negocjacje nie skończyły. Więc to jest ze strony wicepremiera Morawieckiego, to jest takie trochę gawędziarstwo, gdzie się zaczyna od słów chcemy. Chcemy tak, chcemy to, chcemy tamto. Powiem szczerze, jak słucham, czego on chce, to ja też tego chcę. Tylko jest pytanie, jak to on chce zrobić. Bo to będzie nakierowane na rozwój naszego kraju. Proszę zwrócić uwagę na słowo, które pojawiło się jakiś czas temu w obiegu polityków w naszym kraju. Reindustrializacja, prawda? No. I to jest jeden z ważnych rzeczy, kluczowy element programu też Morawieckiego. Jeżeli prezes Kaczyński mówił, że chcemy skończyć z tym czasem Balcerowicza, czyli likwidacją zakładów pracy, przemysłu i tak dalej, to chcemy rozpocząć erę Morawieckiego, czyli chcemy odbudowy polskiego też przemysłu. Nie może być też tak, że jesteśmy... A dalej podejrzewam, że mają bezmajtekowe dla potentatów europejskich czy światowych, a nie mamy własnych możliwości i własnej myśli technologicznej. I na to musimy też zwracać uwagę. Wsparcie przedsiębiorców, wsparcie również i uczelni, wydatki na badania i rozwój. To jest kluczowa kwestia. Przykład Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Trwają prace w tej chwili nad stworzeniem centrum innowacyjnego, centrum badawczo-rozwojowego,
który będzie przeznaczony dla szczególnych polskiej grupy zbrojeniowej. Ważna inicjatywa, żeby na przykład polski przemysł obronny stał się alternatywą, czy stał się konkurencyjny w stosunku do przemysłu obronnego innych krajów europejskich, może kiedyś i światowych. To są kwestie, na które w sposób szczególny trzeba patrzeć i zwracać uwagę, ale też trzeba, oczywiście ważne jest pozyskiwanie środków. Pomysł jedno, jeżeli nie ma pieniędzy, trudno będzie to zrealizować. I być może przyjdzie taki czas, że również i premier polskiego rządu i środowisko Prawa i Sprawiedliwości dojdzie do wniosku, że należałoby stworzyć taki super resort, który będzie czy minister takiego super resortu. Być może to będzie Morawiecki, który będzie w ręku miał decyzyjność w określonych wielu segmentach, obszarach. To jest naprawdę... Panie senatorze, tylko musimy coś zaproponować i od czegoś zacząć. Ja myślę, że nie możemy dalej biegać gdzieś wokół własnej osi i gonić własny ogon. Musimy wyjść do przodu. Idźmy do przodu. My chcemy stworzyć coś, co będzie oddziaływało na nie rok, dwa, trzy, pięć, tylko być może na dziesięciolecie. Proszę zobaczyć, centralny plan przemysłowy stworzony w ciągu kilku czy kilkunastu lat w okresie międzywojennym. Czy nie powinniśmy się dziś również odwoływać do tamtych rzeczy? Dobrze, tylko pamiętajmy o tym, że to nie nastąpi koncentracja władzy w ręku jednego człowieka w tej dziedzinie. Co może być potrzebne, musi się pojawić jakaś sensowna koncepcja. Orędzie stabilizacji przemysłu w Europie mówi się o mniej więcej 5-7 lat. A dzisiaj każdy mówi, że przemysł 4.0, to znaczy, że wszyscy mają świadomość, jak nowe technologie radykalnie w ciągu najbliższych 5-8 lat zmienią gospodarkę. I jeśli tego nie ma w tym pakiecie, bo jest zarysowane na jednym slajdzie w bocznej prawej części, to znaczy, że nie ma zrozumienia, że dzisiaj pojawiają się zupełnie nowe czynniki, które zmieniają tę gospodarkę. Jeśli chcemy budować i bardzo dobrze silną polską grupę zbrojeniową, ale również myśleć o tym, żeby były tam wątki innowacyjne, to nie można się zamknąć w kraju, tylko oczywiście trzeba kooperować z Francuzami, którym daliśmy kopniaka, tak? Przy sprawach... Rozmowy z Francuzami dotyczyły tego, to są śmigłowce i tak dalej, ale również oni wchodzą inwestycyjnie. Mówię o odrzuceniu tego zakupu śmigłowców. No jest odrzucony, ale zostało publicznie zapowiedziane. Wbrew pozorom Morawiecki negocjuje cały czas... Ale proszę mi skończyć. Jak się daje sygnał polityczny taki, że was nie chcemy, to później zamyka się do tego stronę i negocjacje teraz, żeby unikać kwestii. To możemy w ten sposób budować tę pozycję negocjacyjną w każdej sprawie i się wszystko od nas odwrócą plecami. Proszę mi dać skończyć. A potem parafianie. Najpierw musimy generał Jaruzelski, a potem parafianie. To jest także większa otwartość. To jest także nastawienie na ośrodki naukowe. No, na razie trwa dyskusja, jak to ma być zorganizowane. Efektu jeszcze nie ma. Innowacyjność to są także fundusze wysokiego ryzyka, które pozwalają na świecie innowacyjność dzisiaj w naszą startupy. Te fundusze wysokiego ryzyka trudno jest konstruować krajowo. Ona lubi to ogólnie. Pewnie nie wiem, czy będzie dzisiaj czas rozmawiać o funduszach emerytalnych. Są nowe projekty. Nie byłoby Doliny Krzemowej, mówiąc dużo skrócenie, gdyby nie fundusze emerytalne, które sobie pozwalały na inwestycje wysokiego ryzyka i to w długim czasie. Tak to jest. Albo nie to budzi. Jeszcze jest w tym wszystkim jedna rzecz. Jak się chce mieć plan rozwojowy, to trzeba szukać do niego partnerów. Nie można dzisiaj powiedzieć, że samorząd nie jest partnerem. Samorząd, który inwestuje, czy dobrze, czy źle do oceny, ale ma określone też pieniądze i dobra koncentracja i dobre wydawanie są ważne. Ja nie zauważyłem na żadnym z tych slajdów takiej chęci kooperowania z różnymi podmiotami. To było takie wyobrażenie, że państwo samo zrobi wszystko. Nie, bo ja jestem zwolennikiem takiej idei państwa silnie scentralizowanego. Ja rozumiem, że jest zwolennikiem takiej idei silnego państwa, tylko tak się rozwijała innowacyjnie Korea Południowa 30 lat temu, mając dyktatora. No więc ja A to ja nie wiem. Może powinniśmy dążyć do takiej sytuacji, że będziemy się w czymś specjalizować, prawda? Skąd? Ale ona nie ma wątpliwości. To jest ten po prostu wiele obszarów potencjału dużego. No właśnie tak, proszę zauważyć. Polskie uczelnie, które
kształcą młodych ludzi. Oni są, rynek ich zasysa cały czas. My możemy się w tym specjalizować. Proszę zauważyć, przemysł obronny, obiekty bezzałogowe, statki, samoloty bezzałogowe. My jesteśmy naprawdę liderem, jeżeli chodzi o rynek europejski i światowy. Dlaczego nie mamy pierwszym miejscu w cyklu? Moim zdaniem pan poseł użył określenia Balcerowicza, teraz jest era Morawieckiego. Ostrożnie, panie pośle. Era Balcerowicza rzeczywiście była, ona mi się średnio podobała. Ale ery Morawieckiego to jeszcze nie ma. Ale co to czuł? To jeszcze spokojnie. Nie, nie pan, Balcerowicz zanim został tym, czym został, niespodziewanie zresztą. Miał na sobą pełen dorobek, to może ja wziąć do ręki i przeczytać. Ja nie znam publicystyki pana Morawieckiego, nie mówiąc już o innych rzeczach. Był praktykiem w jednym banku. Chciałbym wiedzieć więcej o tej praktyce, jaka była to za banku. I ta próba takiego działania, Mateusza Morawieckiego na nowego zbawcę Polski, tak jak kreowały środowiska liberalne Leszka Balcerowicza, jest moim zdaniem bardzo niebezpieczne. Spokojnie. Najpierw pokażmy coś. A ja bym chciał zwrócić uwagę jeszcze na rzecz, mianowicie pan profesor wymienia pewne dziedziny, w których Polska ma osiągnięcia. Nie? Ja mogę dodać, że do tego mamy PESE słynną, prawda? Bydgoską mamy Solaris. Nie, to jest strata wynikająca z mamy Solaris, mamy te drony, które produkujemy. Tak, tak możemy jeszcze znaleźć to, co powstało w momencie, jak pan Morawiecki został wicepremierem? Czy to jest ten sam syndrom, co z panem Macierewiczem, który jak wstępował na stolec ministerialny, to stwierdził, że polskie wojsko jest w ruinie, jesteśmy bezbronni, a po 4 miesiącach stwierdził, że dobrze jest teraz, jesteśmy zabezpieczeni i to wszystko dzięki niemu w ciągu 4 miesięcy. No przecież to jest absurd. Te działania były już prowadzone. Teraz pan minister Morawiecki bierze te same firmy, te same dziedziny, osiągnięcia i mówi, o, tu będziemy dopiero pracować. No więc powiedzmy sobie, chcę kontynuować, znajdzie lepsze narzędzia, proszę bardzo. Tylko jak powiadam, na razie to jest wszystko jest statu nastędzi. To jest poszerzanie swojej władzy cały czas. Tworzenie pewnych funduszy, które dopiero mają działać i tak dalej, i tak dalej. Pytanie, czy te decyzje, które tam będą podejmowane, bo całe ryzyko polega, że jeżeli decyzje podejmują urzędnicy, z jednej strony nie jestem generalnie przeciw temu, bo państwo musi wspierać pewne działania, w związku z tym, no, siłą rzeczy podejmują urzędnicy. Z drugiej strony, jeżeli ci urzędnicy są bardzo kompetentni, albo są poddani naciskom politycznym różnego rodzaju, względnie też za szeroka jest ta skala tego wsparcia, to część tych pieniędzy będzie po prostu marnowana. Więc z dotychczasowych działań i wypowiedzi wicepremiera Morawieckiego nie wynika, jak on chce się przed tym ustrzec. Polecam audycję, która tutaj na antenie TOK FM była dziś jadąc samochodem do studia przed godziną 9:00. Bardzo interesująca audycja natury historycznej okresu międzywojennego, historia ekonomii i przedsiębiorczości i tak dalej. Polecam panom zapoznanie się z tą Nie można jednym tchem powiedzieć, że chcemy Europy narodów, co bardzo ładnie brzmi, ale oznacza zamknięcie się na przykład na wspólną politykę bezpieczeństwa. Bez kontaktu z europejskim przemysłem zbrojeniem się nie rozdoba. Na tym polegająca sprzeczność. Jeszcze ja przyjemne zdanie, ponieważ pan poseł Spiewicz odwołuje się do Korei Południowej. Nie, absolutnie.
Ale się pan odwołał, no bo tam właśnie tak działano, prawda? Jak to jest, że to wszystko były systemy, które były protekcjonistyczne. Znaczy można było rynek wewnętrzny chronić, nie dopuszczać konkurencji zagranicznej i jakoś tam sobie wewnątrz działać. Dzisiaj zupełnie inne czasy. Polska jest w Unii Europejskiej, tutaj swobodnie działa kapitał zagraniczny, konkurencja i tak dalej. W związku z czym koncepcje oparte na tym, że my będziemy coś wspierać, nie licząc się, że tak powiem, z innymi, przypominam, są jeszcze przepisy o pomocy publicznej, to są koncepcje anachroniczne. Dobrze, panowie, chciałam zamknąć ten wątek i poprosić pana posła Skulkiewicza o krótkie uzasadnienie zmian w edukacji dotyczących likwidacji gimnazjów, powrotu szkoły podstawowej 8-letniej i 4-letniego liceum, 5-letniego technikum. Czy ta zmiana rzeczywiście jest potrzebna? Panie dyrektorze, jeżeli ktoś jest zaskoczony taką propozycją, którą składa pani minister Zalewska, to nie, zaskoczenie, bo nie mamy, Ale rzeczywiście to jest jeden z kluczowych elementów programu, powrót do 8-letniej szkoły podstawowej, do systemu, który był również funkcjonował wcześniej. On będzie nieco zmodyfikowany, bo to będzie system 3x4, 4 do 4 klasy edukacja wczesnoszkolna, do 8 klasy edukacja szkolna i później ta licealna czy techniczna. Przede wszystkim chcemy skończyć z erą gimnazjum, system, który